I w trybie sprostowania pan poseł Grzegorz Braun. O przymus chodzi. O przymus. Nie o to, szanowny panie pośle sprawozdawco, szanowny panie ministrze, nie o to, czy to dobre, czy złe, bo być może świetne dla niektórych, tych, którzy wybiorą to rozwiązanie, ułatwienie, rzecz w tym, że zaprowadzacie przymus, że wasze totalniackie inklinacje także i w takiej, zdawałoby się, prostej sprawie biorą górę. Dajcie Polakom wolny wybór. Nie dyskryminujcie tych Polaków, którzy waszych dobrodziejstw nie będą chcieli, którzy będą woleli poruszać się swoimi ścieżkami na swoich zasadach. Powtórzę, nie o to chodzi, żeby w Polsce konserwować skansen, ale między skansenem a obozem koncentracyjnym, nowym wspaniałym światem, czy nową wspaniałą normalnością pana premiera Morawieckiego jest szerokie pole manewru. Nie instalujcie elektronicznego pastucha na wszystkich Polaków. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji Infrastruktury w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm tę propozycję przyjął. Zatem przystąpimy nad tym w bloku głosowań. Zarządzam przerwę do godziny 18:00.